Witajcie! W tym filmie dowiecie się, jak z puszki zrobić palnik. Zapraszam! Będziesz potrzebować dwie puszki, benzynę do zapalniczek, kawałek waty, żyletkę oraz pineskę i niewielkich buźń. Zaczniemy od rozpakowania żyletki. Uważajcie, ponieważ bardzo łatwo się nią skaleczyć. Teraz będzie nam potrzebna gruba książka, którą otwieramy tak, aby odległość od jej podstawy wynosiła około 3,5 cm. Żyletkę owijamy kawałkiem papieru i umieszczamy ją przy grzbiecie książki. Puszkę przysuwamy do żyletki i obracamy ją tak, aby powstała na niej rysa. Teraz za pomocą noża nacinamy puszkę trochę powyżej uzyskanej linii, a następnie naciskamy ją powyżej cięcia i odrywamy tak jak na filmie. Dzięki temu uzyskamy bardzo równe cięcie. Będziemy potrzebować dwóch takich elementów. Jeden z odciętych spodów nakładamy na górną część puszki, aby trochę go rozciągnąć, co ułatwi montaż. Następnie pineską wykonujemy niewielki otwór na jej środku, który później posłuży za wlew paliwa, a podczas montażu pozwoli ujść powietrzu ze środka. Umieszczamy watę w drugim spodzie puszki i ugniatamy ją tak, aby nie wystawała. Teraz trudniejsza część. Na spód wypełniony watą musimy nałożyć drugą część puszki. Tutaj warto sobie pomóc na przykład kostką gitarową. Jeżeli brzegi którejś z puszek pękną lub za bardzo się wygną, to połączenie będzie nieszczelne i palnik nie będzie działał, więc warto robić to powoli. Złożone połówki dociskamy do siebie, aby zaszły się do końca. Teraz wykonujemy 8 otworów na brzegu górnej części. Powiększamy otwór na środku za pomocą gwoździa i ucinamy jego główkę. Posłuży ona jako zatyczka. Teraz napełniamy palnik benzyną do zapalniczek, a następnie zatykamy otwór. Nasz palnik jest już gotowy, ale żeby go odpalić, najpierw musimy go podgrzać. Kiedy już się nagrzeje, przesuwamy płomień do jego górnej części. Takim palnikiem bez problemu zagotujecie sporą ilość wody, więc doskonale sprawdzi się na przykład pod namiotem. A może wymyśliliście dla niego jakieś lepsze zastosowanie? Napiszcie w komentarzach i pamiętajcie, że jeżeli nie jesteście pełnoletni, to poproście kogoś starszego, żeby wam pomógł. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie, cześć!